dobry wszystkim słuchaczom chrześcijańskiej telewizji internetowej, czołem strażacy, na progu kulminacyjnego dnia błogosławionego czasu pasyjnego. Witam wszystkich w Wielki Piątek 2 kwietnia 2021 roku hasłem dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana z 3 rozdziału, gdzie w 16 wierszu czytamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Właściwie od poranku dzisiejszego dnia obraz krzyża Jezusa Chrystusa jest nam bardzo bliski i bardzo wyraźnie go widzimy. Kolejny raz w swoim życiu patrzymy na ten najważniejszy biblijny szczyt. I cóż tam widzimy? Ten znany, popularny obraz. Trzy krzyże, a w środku krzyż Jezusa Chrystusa. I właśnie z tego środkowego krzyża emanuje wielki, potężny blask, który przenika człowieka na wskroś. Ten blask obnaża każdego człowieka. I w tym wielkopiątkowym blasku możemy zobaczyć coś, co nie jest modne dziś, co nie jest na topie. Z tego krzyża emanuje Boża miłość i dobroć. Ona jest nakierowana na każdego człowieka. Ta ofiara krzyża Golgoty jest złożona za każdego, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie, wszyscy bez wyjątku, byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Patrz, drogi słuchaczu, na krzyż Jezusa. On umiera za każdego. No bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy ludzie bez wyjątku, wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. Jednakże Bóg w swojej miłości zniżył się i wziął na swoje barki ciężki krzyż twoich, moich win i pozwolił, by na Golgocie przybito go do drzewa hańby. Ale patrz uważnie na Golgotę. Wytęż swój wzrok, a na pewno zobaczysz tam siebie. Tak, to ja swoimi czynami, swoim zachowaniem, postępowaniem, swoją mową jestem tym, który urąga Chrystusowi w godzinie śmierci i umierania. To ja jestem tym, który wcześniej koronował go cierniem, a potem przybijał do krzyża. On, będąc przybity do krzyża, nie przeklina mnie, nie złorzeczy, nie straszy legionem aniołów, ale woła do Ojca: słuchaj, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak bardzo Jezusowi zależy na każdym człowieku, zależy na Tobie i na mnie, że pozwolił, by go wydrwiono, wyszydzono, by zadano mu tyle bólu, tyle cierpienia. To była i jest jedyna droga ratunku dla mnie, nędznego, grzesznego człowieka. Innej drogi zbawienia nie ma, bo właśnie droga do zbawienia wiedzie przez Golgotę. Tam muszę się zatrzymać w pokorze, prostocie, uniżoności swojego serca i zawołać: o Jezu, grzechy swoje na Ciebie złożyć śmiem. Patrz na Golgotę i cóż tam zobaczysz? Blask miłości, Bożej miłości. Tak bardzo kocha Bóg każdego człowieka. To Jezus z krzyża woła: jam Cię mym bratem zwał, zbawiłem Cię od kar, za Ciebie okup dał. To wszystko dałem Ci. A coś uczynił Ty? Co ja czynię dla Jezusa? Wielki Piątek to niewątpliwie najważniejszy dzień czasu pasyjnego. To
To dzień refleksji, zadumy, wejrzenia w siebie i skonfrontowania swojego życia, swojej wiary z Jezusem Chrystusem. Proszę Cię, drogi słuchaczu, zatrzymaj się na moment. Nie daj się zniewalać pandemicznym informacjom i myślom. Stań pod krzyżem Jezusa i pozwól, by na nowo Jego miłość, przebaczająca miłość, zbawiająca miłość dotknęła Cię. Żyj miłością krzyża Golgoty i miłość tę nieś przez życie, przez swoje relacje z drugim człowiekiem. Ta miłość zakrywa mnóstwo grzechów i zdając sobie z tego sprawę, staję pod krzyżem. Uginam kolana, składam ręce i wołam. A jeśli chcesz zawołać, zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Święty Boże, miłosierny Ojcze Niebiański, w głębokiej pokorze i czci składamy serca i kolana nasze pod krzyżem umiłowanego Syna Twojego i uwielbiamy świętą tajemnicę miłości i łaski Twego serca ojcowskiego. Syna swojego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczyniłeś, aby nas obdarować sprawiedliwością Jego i pokojem z Tobą. Oczyś nas, niewinnie przelaną krwią Jezusa Chrystusa, od wszelkiego grzechu, abyśmy już nie dla siebie żyli, ale dla Pana naszego, który dla zbawienia wszystkich ludzi ofiarował życie swoje na krzyżu Golgoty. Obdarz nas pod krzyżem Zbawiciela, mocą do niesienia własnych krzyży i doświadczeń, cierpliwości i pokorze. Udziel siły do wiernego naśladowania Syna Twojego. Spraw, aby słowo o krzyżu głoszone było na całym świecie i nakłaniało wszystkie serca do pojednania się z Tobą. Niechaj pod krzyżem Chrystusa podają sobie dłonie skłócone narody, skłóceni ludzie, a wszyscy Twoi wierni wyznawcy zespolą się w jedną rodzinę i służą sobie wzajemnie w miłości i cierpliwości. Niechaj z krzyża Chrystusa spłynie łaska i pokój do serc zasmuconych i uciśnionych, cierpiących i opuszczonych, chorych i umierających. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego Piątku, Wielkiego Piątku, a błogosławieństwo w Trójcy Jedynego Boga niechaj spocznie na Was i na życiu Waszym. Amen. Pozostańcie z Bogiem.